Sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie, lecz jeśli się cofnie, dusza moja nie będzie miała w nim upodobania. Sprawiedliwy będzie żył z wiary. Odrodzony z Bożego Ducha człowiek może żyć tylko z wiary. Rozumiecie? Każde inne życie jest nielegalne. Nielegalne. Jest inne życie, ale jest nielegalne. W ogóle coś wam powiem bardzo ważnego. Istnieją prawidła Boże. Ale można w pewnych aspektach prawidła Boże obejść. Ale jeżeli się obejdzie to prawidło Boże, nie zrealizuje się czegoś w 100% jak prawidło Boże mówi, to to jest nielegalna reakcja. Nielegalna reakcja. Kiedyś jeden pastor powiedział bardzo mądrą rzecz, która mi utkwiła mocno w sercu, mówi tak. Nie potrzeba Chrystusa, żeby się wzbogacić finansowo. Ale, mówi, wzbogacenie się finansowe poza Chrystusem jest nielegalne. Powiedział, nielegalne. Rozumiecie? Wiecie, że w ogóle każda formuła, która wychodzi poza prawidło Chrystusowe, jest nielegalna. Ona jest! Tak jak grzyby w lesie. Rozumiecie? Wszystkie są prawdziwe, ale nie wszystkie są jadalne. Ale wszystkie są prawdziwe. Nikt nie powie, że muchomor to jest nieprawdziwy grzyb. Prawdziwy. Bardzo prawdziwy grzyb. Tylko jadalny. A więc sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Jak żyjemy? Z wiary. Wiara jest walutą naszego życia. I chcę dzisiaj powiedzieć o kolejnej przestrzeni Boga. Ewangelia Jana 1,17. Prawo bowiem zostało nadane przez Mojżesza, łaska zaś i prawda przez Jezusa Chrystusa. Prawo bowiem zostało nadane przez Mojżesza, łaska zaś i prawda przez Jezusa Chrystusa. Bóg jest Bogiem łaski i prawdy. To jest Bóg łaski i prawdy. Przez Jezusa Chrystusa nie tylko zyskujemy dostęp do Boga, ale poznajemy Go jako Boga dobrego. Kiedy w Jezusie Chrystusie jesteś, kiedy oddałeś Mu swoje życie, to Bóg dla ciebie jest tylko dobry. Bóg dla ciebie jest tylko dobry. Nie ma dla ciebie innego Boga. Rozumiesz? Ludzie nie do końca to rozumieją. Jak to dla mnie? Ja mówię tak, bo ty jesteś w Chrystusie Jezusie. I dla ciebie Bóg jest tylko dobry. Nie dla wszystkich jest taki dobry. I to ludzi strasznie przeraża. Bo on w Chrystusie Jezusie jest dobry. Rozumiecie? W Chrystusie Jezusie to jest dobry Bóg. I tylko dobry. Nie ma innego Boga. Czyli jeżeli jesteś w Chrystusie Jezusie, oddałeś życie Jezusowi, narodziłeś się na nowo z Bożego Ducha, to jesteś człowiekiem, wobec którego Bóg ma tylko dobre myśli, tylko dobre plany, tylko dobre koncepcje. Tylko. Rozumiesz? On nie zawiedzie, nie opuści, nie zostawi. To pewniak. Pewniak. Żeby wam to lepiej zobrazować. Na przykład wobec mojej córki Sary mam z moją córką Sarą relację pewną. Ja osobiście, ja jako Artur, jako ojciec, mam z nią relację pewną. I ja jestem dla niej dobry ojciec. Dobry jestem dla niej. Ale dla pedofila, który chciałby się zaczaić na moją córkę, nie będę takim dobrym ojcem. Rozumiecie mnie? Jestem tym samym człowiekiem. Tą ręką gładzę moją córkę po twarzy.
Tą ręką wyjmuje pieniądze z portfela i jej kupuje wszystko, co trzeba. Tą ręką. I tą samą ręką jestem w stanie złapać pedofila za gardło, ogłosić mu Ewangelię, a następnie zacisnąć dłoń, przekonując go werbalnie i niewerbalnie, że jest w błędzie i nie powinien nigdy więcej się zatrzymać na moją córkę. Rozumiecie? I ten ów wymyślony przeze mnie pedofil nie będzie mnie uważał za dobrego człowieka. Będzie uważał, że jestem ha, gbur, łobuz i bydle. Będę dla niego strasznym człowiekiem. Ale dla mojej córki jestem dobrym ojcem. Dobrym człowiekiem. I to się nigdy nie zmieni. Bo to jest moja córka. Rozumiecie? W Chrystusie Jezusie Bóg jest tylko dobry. Dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, Bóg jest tylko dobry. Dla pozostałych ludzi, którzy nie przyjęli Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela, jak mówiłem ostatnio, Bóg ma tylko dwie opcje, jeżeli chodzi o dobroć. Pierwsza opcja to jest Jezus Chrystus do przyjęcia, prawda? A drugie to jest taki, że ten Bóg zaspokaja, tak, egzystencjonalne potrzeby ludzi. Tak? Daje deszcz, daje słonko, nie rozwalił ziemi, rozumiecie, nie zmiótł atmosfery. Tak? I z tego mogą sobie korzystać wszyscy. Dobrzy, źli, wierzący i niewierzący. Tak? Z tych naturalnych dobrodziejstw. Natomiast jeżeli chodzi o komunikację, czy też relacje ludzi, którzy nie znają Jezusa z owym Bogiem, to tej relacji tutaj na ziemi nie ma, po pierwsze, tutaj, a potem w wieczności to będzie relacja sąd oskarżony. I finisz. Wcale, rozumiecie, dlaczego Bóg jest dobry w Chrystusie Jezusie? I dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. No i oczywiście już nie zagłębiając się w teologię dla wszystkich dzieci, które nie mają jeszcze świadomości. No bo oczywiście wiemy, że dzieci bez świadomości wszystkie po śmierci idą do nieba, prawda? Ale to jest na podstawach wiary chrześcijańskiej dawno określone. A więc przez Jezusa Chrystusa nie tylko zyskujemy dostęp do Boga, ale poznajemy Go jako Boga dobrego. Nie Boga sędziego. Nie Boga, który wrzuca do piekła. Nie Boga, który karci cię, który ci coś odbiera, który w jakiś sposób ciebie niszczy. Tylko Boga dobrego. Dlatego ten tekst, kiedy ktoś tam mówi do Jezusa, nauczycielu dobry, Jezus do niego mówi: czemu mówisz do mnie dobry? Tylko Bóg jest dobry. To jest w ogóle, wiecie, i tutaj wielu ludzi zobaczyło taki tekst i mówią do wielu: Bóg jest dobry. Ja mówię, nie tak. Ten tekst nie dotyczy tego rodzaju myślenia. Przede wszystkim Jezus w tym swoim pytaniu, bo to Żyd jest, przypominam, że Jezus to Żyd, to bardzo ważna rzecz. Żeby nie zapominać, że to Żyd. Żydowska mentalność to była. Jak on do niego powiedział, nauczycielu dobry, a wiemy po co przyszedł Jezus. Jezus przyszedł po to, żeby świat zobaczył w nim Zbawiciela. Amen. No Jezus nie przyszedł tutaj po to, żeby się powłóczyć 33,5 roku, zrobić dobre wrażenie, a potem iść na krzyż, proszę ciebie, rozumiesz, zmartwychwstać i rozpocząć Kościół katolicki. No na pewno nie po to przyszedł. To nie był jego zamysł. On tu przyszedł, żeby objawić jako Mesjasz. A więc jak się pojawia delikwent i będę go nauczycielu dobry, to Jezus co ma w głowie? Ciekawe, czy we mnie rozpoznaje Mesjasza. Wiesz, o co chodzi? Czy on ma mesjańską mentalność? Jezus mówi, czemu mnie nazywasz dobrym? To pytanie.
czemu mnie nazywasz dobrym? Z jakiego powodu nazwałeś mnie dobrym? I mówi tak, tylko Bóg jest dobry, czyli czy rozpoznajesz we mnie Boga, żeś powiedział do mnie dobry? Bo nie to za to interesuje, a nie doktryna, Bóg jest dobry. Wiecie, bo to wzięli sobie, rozumiesz, różne lewe umysły, Bóg jest dobry, on jest dobry dla wszystkich. Ja mówię, no weź. No nie czytasz Biblii, no. Ja czytam Biblię 20 lat. Jestem fanatykiem tej książki. Po prostu, nie daj się wkręcić. Ten dialog to jest dialog Żyda, Mesjasza, który w ogóle podpuszcza gościa do tego, aby gość zaczął myśleć konstruktywnie. Rozumiesz? Czemu uważasz, że jestem dobry? Czyżbyś zobaczył we mnie Jahwe? No bo tylko Jahwe jest dobry. Rozumiesz, o co chodzi? Po żydowsku, Biblię po żydowsku czytamy, po żydowsku, nie po grecku. Z greki tłumaczymy, a po żydowsku myślimy. Rozumiesz? Dobroć Boga wobec człowieka, to co powiedziałem, który nie przyjął Zbawiciela w Jezusie, ogranicza się do dwóch elementów. Mateusz 5,45, czyli globalnego zabezpieczenia egzystencjonalnego. I po drugie Rzymian 5,8, zesłania swojego Syna Jezusa, jego zastępczej ofiary za grzechy ludzi, przyjmowanej indywidualnie przez wiarę. I to jest cały temat dobroci Boga wobec ludzi poza Jezusem. Czyli co ma do zaproponowania Bóg poza Jezusem? Nic. Ewentualnie wegetację. Wegetację. Tylko wegetację. Tak? Natomiast dobroć Boga wobec ludzi odrodzonych z Bożego Ducha jest o wiele szersza i zawiera w sobie niezasłużoną Bożą przychylność i Bożą zdolność daną człowiekowi odrodzonemu z Bożego Ducha. Łaska to jest wynik Bożej dobroci, dobroci Bożego serca. To jest łaska. Po pierwsze, jestem dla Ciebie dobry, bo zszedłem na ziemię jako Jezus Chrystus, umarłem za Twoje grzechy, abyś mógł mieć życie wieczne. Jestem dla Ciebie dobry. Jestem dobrym Bogiem. Uratowałem Cię. Po drugie, kiedy przyjmujesz mojego Syna jako Pana i Zbawiciela, zaczynam w Tobie mieszkać jako Święty Duch i cały mój potencjał, mówi Bóg, zaczyna być do Twojej dyspozycji. Czy jestem dobrym Bogiem? Amen. To dobry Bóg. Nie dosyć, że uratował człowieka, prawda? To jeżeli jeszcze człowiek przyjął ów ratunek, to on wchodzi do niego z tak potężnym materiałem, że ten człowiek na ziemi może prowadzić życie pełne sukcesów. Dlatego jak człowiek się narodzi z Bożego Ducha, to nie do końca jest tak naprawdę wytłumaczenie, dlaczego mu w życiu nie idzie. To nie bardzo się jest jak wytłumaczyć z tego, to tak samemu przed sobą. Czemu mi w życiu nie idzie? Proszę, włączcie klimatyzator jeden i drugi, dobrze? Trzeci nawet, trzy klimatyzatory. Chodzi o to, że Bóg jest dobry i tylko dobry dla Ciebie. Bóg jest dobry i tylko dobry. Ale nie polega ta dobroć na tym, że Ty nie zrealizujesz tego, co On mówi w swojej łasce do Ciebie. On mówi w swojej łasce, nie mam do Ciebie żalu, nie mam do Ciebie pretensji, zabezpieczyłem Cię przed piekłem, idziesz do nieba, przestań się martwić, przestań się bać, nie stresuj się, wyluzuj. A po drugie, zamieszkałem w Tobie i masz cały mój potencjał. Jak to, Panie Boże, cały? No cały. To co ja mogę? No co chcesz? Ale jak? No jak? Tak jak ja. Uwierz i powiedz, uwierz i powiedz, uwierz i powiedz. To jest w ogóle prostota łaski. Prostota łaski. Matrix, jeden z najlepszych filmów na świecie, jaki istnieje, moim zdaniem. Jest taki motyw, kiedy
Trinity razem z tym, jak on się nazywał? Neo, stoją i helikopter stoi. I on jej pyta, umiesz pilotować helikopter? A ona jest podłączona, tak? W cudzysłowie tak to nazwijmy, do Syjonu, czyli do tego statku, gdzie jest potężny komputer. I ona mówi tak, patrz na ten helikopter, jeszcze nie, ale za chwilę będę. Włącza, mówi, słuchaj, wrzuć mi do głowy projekt, taki helikopter. Rozumiecie? Tam gość siedzi, wrzuca projekt, ona, okej, wsiadamy, lecimy. Rozumiesz? Podchodzi chrześcijanin do jakiegoś zagadnienia, patrzy na to zagadnienie, a wie, że Bóg jest dobry. Wie, że Bóg jest dobry. Tylko to wie. Czyli, że co? Że jest uratowany od piekła, zabezpieczony w 100% i cała zdolność Boga jest w nim, w jego duchu. I powiem, aha, jest problem, na tą chwilę jeszcze nie wiem, dobra, będę się modlił. Modli się, za chwilę wie. Wie, jak podejść, tylko musi w to wierzyć. Rozumiesz? Musi w to wierzyć, że w jego głowie są wszystkie potrzebne projekty do osiągnięcia sukcesu na ziemi, bo Bóg jest dobry. Bo Bóg tego chce. Bo to jest jego pragnienie, żeby jego dzieci funkcjonowały na bardzo wysokim poziomie życiowym. Bo to jest zdrowy ojciec. Zdrowy ojciec. Dbamy o nasze dzieci. Bo to są nasze dzieci. Ja je spłodziłem, Agata je urodziła. Dzieci mamy. Rozumiecie? I teraz co robimy z tymi dziećmi? Wszystko, aby ich życie miało wysoki standard. Nie zostawiamy naszych dzieci. Żaden zdrowy rodzic nie zostawia dzieci. Chory rodzic zostawia dzieci. Rozumiecie? A, urodziłem, tam spłodziłem, a, niech se pochodzi, poszwenda się, niech se poradzi. Wiesz, o co chodzi? Nie. Zdrowy rodzic tak nie robi. Zdrowy rodzic robi co? Buduje co? Dziedzictwo w życiu swojego dziecka. Dziedzictwo. Dziedzictwo. Daje coś temu dziecku. Układa mu drogę. Bo to dobry rodzic. Zdrowy rodzic to dobry rodzic. Bóg jest zdrowy. To zdrowy Bóg. Mamy zdrowego Boga. I to jest dobry rodzic. Hebrajczyków 11:6. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Znowu informacja. Bez wiary nie można podobać się Bogu. Czyli w ogóle człowiek, który jest nieodrodzony z Bożego Ducha, to nie ma żadnej możliwości, żeby w ogóle z Bogiem móc o czymkolwiek porozmawiać. Człowiek, który już się narodził z Bożego Ducha, musi zrozumieć, że tylko poprzez wiarę jest w stanie z tym Bogiem się komunikować prawidłowo. Bo bez tej wiary, tak będzie się mówiło w dwóch różnych językach. Ty winny mi, Bóg winny. Nie o to chodzi, że On będzie gdzieś daleko teraz, bo On już jest blisko, bo On już jest w Tobie, tylko mówicie w innych językach. Rozumiesz? On mówi w języku wiary, a Ty na przykład w języku niewiary. Musisz zmienić język, język wiary. Bez wiary nie można podobać się Bogu. Przychodzi sytuacja, jakaś, ja Ci pokażę prostą rzecz, przychodzi sytuacja i na przykład mówisz tak, o jaka trudna sytuacja. I to jest inny język niż język Boga w Tobie. Język Boga w Tobie jest taki, a to nie jest w ogóle nic trudnego. To nie jest trudna sprawa. To nie jest problem. Jeszcze raz przytoczę człowieka, który jest dla mnie jakimś tam jakąś tam formą wzorca, jeżeli chodzi o ćwiczenia moje. A jest również naszym bratem w Chrystusie, więc lubię go posłuchać, jego wypowiedzi, bo jest wielu lat narodzony z Bożego Ducha człowiekiem. I on mówi bardzo fajną rzecz, mówi tak, kiedy wchodzisz na siłownię i te wszystkie żelastwa, które są wokół, krzyczą do Ciebie, jesteśmy ciężkie, jest nas trudno podnieść,
Nie damy, nie, nie, rozumiesz, jesteśmy bardzo, bardzo ciężkie. To nie możesz temu wierzyć. Mówi, one są lekkie. To jest wszystko lekka sprawa. To jest lekkie. To lekkie. Z tym nastawieniem, mówi, się idzie ćwiczyć. Bo Bóg mówi w kategoriach, ten problem jest lekki. Ta sytuacja nie jest trudna. A język niewiary mówi, to jest trudna sprawa, to jest problem. O, choroba. O, niemoc. O, ból. O, rozpad jakiś. Rozumiesz, o co chodzi? O, o, o. Dlatego bez wiary nie można podobać się Bogu. I teraz zobaczcie, na czym polega dalej ten temat. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, ale w co? Że On istnieje, ale nie tylko. I że nagradza tych, którzy Go szukają. Czyli człowiek musi, żeby mieć relację z Bogiem, to musi wierzyć, że będzie nagradzany. Musi wierzyć, że będzie błogosławiony. On musi wierzyć, że będzie mu się dobrze wiodło. On musi wierzyć, że to dobry Bóg jest. Bo z Bogiem się inaczej nie pogada. Ludzie się nie umieją, już wierzący ludzie nie umieją się porozumieć z tym Bogiem. Bo On do nich mówi, jestem dobry, chcę twojego sukcesu. Chcę, żebyś był wielki, żebyś był potężny. Rozumiesz? Ja tego chcę. Chcę cię nagradzać. Ja tego chcę. A chrześcijanin mówi, pokora. Bądź pokorny, bracie. Pokora. I pokora to rozumie, że tak trzeba na niskim poziomie, tak żeby żyć, żeby tak w ogóle, wiecie, tak się... Bądź pokorny. To mi nieraz mówili, bądź pokorny. Teraz mówię, bądź pokorny, to ja mówię, precz szatanie od razu. Naprawdę. Wierzący czy niewierzący wychodzi, mówi, bądź pokorny, precz diable. Precz. No weź. Jaki, co to jest? Wiesz, to jest pokorny. Definicję pokory znasz? Pokorny znaczy zależny. A pyszny znaczy niezależny. To proste jak drut. Jak drut proste. No prościej nie można. Pokorny. Ludzie żyją byle jak. Rozumiesz? I mówią, to jest pokora. Tak trzeba żyć. Tak, żeby się nie odróżnić od tłumu. Rozumiesz? Żeby się nie wybić. A Bóg mówi, ty musisz uwierzyć, że ja nagradzam. Co to jest nagroda? To jest podniesienie jakiegoś stanu twojego. Coś dostajesz, coś otrzymujesz. Podnosi się coś u ciebie. Rozumiesz? Masz więcej niż miałeś. W wyniku czego to jest? W wyniku wiary. Bóg nagradza wiarę. Nagradza wiarę. Ludzie mówią, wszystko jest z łaski. Ja mówię, człowieku, właśnie o łasce ci mówię. Ludzie myślą, że w łasce to jest coś takiego, że Bóg wszystkich... Że w ogóle ludzie myślą, że Bóg to komunista. Naprawdę. Ludzie myślą, że Bóg to jest komunista. Wszystkim równo. Bo to jest sprawiedliwe. To w ogóle nie jest sprawiedliwe wszystkim równo. Są ludzie, którzy nic nie powinni dostać. Nic. Złamanego w ogóle grosza nie powinni mieć. Nic. Wiecie dlaczego? Bo to jest nieszczęście, żeby oni coś mieli. Będę teraz pisał, bo dostałem takie słowo od Boga w ogóle, jakie rzeczy na przykład wstrząsają ziemią. Między innymi jest taki tekst, tak? Ludzie tego w ogóle, na przykład, jeśli służąca dziedziczy po swojej pani, to ziemia się trzęsie z bólu. Rozumiesz? Trzęsie się. W duchowej rzeczywistości jest dramat jakiś. Niebo to nie jest demokratyczna konstrukcja. Niebo! To jest teokracja. Rozumiecie? Monarchia, gdzie jest Pan i Król i On nagradza tych, których chce. A nagradza z jednego powodu, że chodzą w wierze. Z takiego powodu Bóg nagradza. Bóg nie nagradza dlatego, że spełniłeś dobry uczynek. Nie! Za dobre uczynki Bóg nie nagradza. Rozumiesz? Bóg nagradza za wiarę. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przyjmuje
przychodzi, przystępuje do Niego, musi uwierzyć, że Bóg istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Ja jestem nagradzany przez Boga. Nagradzany. Bo wierzę. Żyję z wiary. Ludzie tego mówią, nie bądź pyszny, ty tylko opierasz się na sobie. Ja mówię, ja się w ogóle na sobie nie opieram. Opieram się na mojej wierze. Ja po prostu wierzę w wielkiego Boga. I ja swoją wiarą, posłuchaj, zarabiam. Ja zarabiam swoją wiarą. Na nagrodę. Opisaną w liście do Hebrajczyków 11:6. Im moja wiara jest silniejsza, tym nagroda z nieba większa. I tu, na ziemi, i tam w wieczności. Rozumiesz? Tak to wygląda. To jest, to w ten sposób realizuje się dobroć Boga. Bo mówi, chcesz? Czego chcesz jeszcze? W ogóle wiesz, że możesz chcieć, czego chcesz? Możesz czego chcesz chcieć. Jeżeli uwierzysz w to, że On jest dobry. Rozumiesz? I pójdziesz tym tropem. Będziesz miał, co będziesz chciał. Co będziesz chciał. Niektóre rzeczy będą bardzo rozłożone w czasie. Inne będą miały krótszy okres oczekiwania. Ale będziesz miał, co będziesz chciał. Bo tak mówi Słowo. A to jest nienaruszalny element. Jak On nagradza? Niezasłużoną przychylnością i realizacją swoich zdolności. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli ja wierzę temu Bogu, że to dobry Bóg, to ja zaczynam rosnąć w Jego siłę. Z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc i z roku na rok. Staje się coraz silniejszym człowiekiem. Coraz większym człowiekiem. Rozumiesz? Coraz większym. Ludzie na przykład czytają taki fragment z Ewangelii, kiedy Jan Chrzciciel mówi, ja się muszę umniejszać, aby on stał się większy. I biorą to w ten sposób, że oni na tej ziemi muszą chodzić w takim stanie, nie wiem, ja to nawet, do czego oni to do końca wkręcają, tam pewnie tych poglądów jest wiele na ten temat. Ale generalnie chodzi o to, że w jakiś enigmatyczny sposób oni chcą Jezusa podnosić, tylko Jezusa nie można podnieść na ziemi inaczej niż swoim własnym życiem, rozumiecie to? Boga nie można wywyższyć na ziemi bardziej niż przez swoją wielkość. Nie wywyższysz go. Co ty powiesz? Wywyższam cię i uwielbiam cię. Co ty zrobisz, powiedz? Takie coś zrobisz? Bóg jest uwielbiony przez to, że ty uwierzyłeś, że On cię nagradza. I przyjmujesz te nagrody i pasiesz się. Jesteś coraz większym człowiekiem Bożym. Tytanem Bożym. Rozumiesz? Tytanem wiary. Tytanem władzy. Rozumiesz? To go wywyższa. Taka rzecz go podnosi. Rozumiesz? Na tron. W cudzysłowie. Taka rzecz. A nie, że ty w ogóle swoje, bo wiecie, którzy ludzie tak twierdzą w ogóle o tym umniejszaniu się ciągłym, tak krzyczą? Ludzie, którzy mają różnego rodzaju problemy emocjonalne. Rozumiesz? Bo jak ktoś ma niskie poczucie własnej wartości, jest zahukany, zakrzyczany, to łatwiej takiemu człowiekowi powiedzieć, że umniejszę się, bo on się naturalnie umniejsza. Rozumiesz? Puknie tam coś na niego, on się umniejszy. Ma tendencję do kurczenia się. Do ściśnienia. Wiesz, go ściska go. On się zmniejsza. Umniejszanie
To jest porzucanie ludzkich koncepcji na rzecz boskich koncepcji. To jest umniejszanie. Jan Chrzciciel o tym mówi. Ja muszę porzucić swoje koncepcje na rzecz Jego koncepcji. O. Ja muszę schudnąć ze swoich koncepcji. Dlatego jest napisane, że bogaty nie wejdzie, trudno będzie bogatemu wejść do królestwa. Z czego ludzie też zrobili chorą doktrynę, że jak się ma szmal, to jest ciężko się nawrócić. A ten bogaty to oznacza, że pełen własnych koncepcji, gruby. Rozumiesz? Pełen własnych koncepcji, pełen własnych planów. Rozumiesz? Nie poddanych Bogu różnych rzeczy. To jest człowiek, który w ogóle jest właśnie bogaty człowiek. On się musi umniejszyć. Tak? On się musi umniejszyć, żeby Chrystus, który jest w nim, został wywyższony. Wyrzucić śmieci potrzeba. Natomiast Boga wywyższamy w swoim życiu przez to, że korzystamy z Jego dobroci. Im więcej korzystam z dobroci Boga, tym bardziej Boga czczę. Nie kozaczę przed Bogiem. Korzystam. Ja korzystam. Ja wierzę, że mam Jego przychylność. Dlatego na przykład, o co chodzi? Jak wierzysz, że masz Jego przychylność, to jak się zdarzają trudne sytuacje takie, że nie wiem, nawet upadłeś, co się tam wydarzyło w Twoim życiu takiego, nie? To dla Ciebie w ogóle nie jest żadna kryzysowa sytuacja. Upadłeś. No upadłem, bro. Nie robię z tego wielkich spraw. Bo mam Bożą przychylność, amen? Grzech w żaden sposób nie powoduje zmiany mojej relacji z Bogiem. W żaden sposób. Co robi grzech? Grzech odwraca mój umysł od prawidła Bożego, przez to ja zaczynam cierpieć. Rozumiecie? Jeżeli grzeszysz, to umysł twój się odwraca od prawdy Bożej. A prawda Boża jest punktem dającym życie. Odwracasz się, nie możesz czerpać życia. I kto na tym traci? Ty. Ale na poziomie ducha twoja relacja z Bogiem się w ogóle nie zmienia. W ogóle jakby Boga nie do końca nawet to dotyczy. Ta sytuacja cała. Rozumiesz? To stwierdzenie, że grzech oddziela od Boga, to jest kolejne takie zdanie urwane w połowie. Bo to słowo grzech oddziela od Boga, to jest mowa o grzechu nieprzyjęcia Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Bo to oddziela od Boga. Ten grzech oddziela od Boga. Ludzie do piekła idą za jeden grzech. Za grzech, który ich oddziela od Boga. Za grzech nieprzyjęcia Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Bo tylko to oddziela od Boga. To, że narodzony z Bożego Ducha człowiek upadł, to nie powoduje, że go od Boga coś oddzieliło. Bo ty masz niezasłużoną przychylność. Okej? Pokuta to nie jest zasłużenie na przychylność. Jeśli ktoś pokutuje, żeby zasłużyć na przychylność Boga, to musi pokutować z tego, że pokutował w taki sposób. Bo to jest chore. To jest tak zagmatwane, rozumiesz, jak Piątek w Pankracy, nie wiem, pamiętacie niektórzy jeszcze. Zagmatwana rzecz. Rozumiesz? Masz niezasłużoną przychylność Boga i nawet jeżeli ty zgrzeszyłeś, to ty zrobiłeś sobie źle. Sobie. Ty musisz wrócić na prawidłowy tor, czyli pokutować. Rozumiesz? Wyjść z tego miejsca, w którym jesteś, dlatego że to blokuje twój rozwój. Nie możesz korzystać prawidłowo z Bożych zdolności w tobie, bo nie trzymasz się Bożych prawideł. No to jak masz korzystać? I człowiek, który grzeszy, to chodzi człowieku jak taki zbłąkany ptak po tej ziemi. I się rozbija przed ciebie człowieku jak kulka we fliperze. Człowieku leci bum, 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 bum. Diabeł go kopie, ten go kopie i lata ten sobie. Wiesz o co chodzi? Mówię, o co chodzi, o co chodzi? O to chodzi, że grzeszysz. Jesteś jak zbłąkany w ogóle ptak, no.
Nawróć się, pokutuj, wejdź na prostą drogę. Trzymaj się Bożych prawideł. Rozumiecie? To są zupełnie, te słowa są podobne, ale są zupełnie różne. Innych rzeczy dotyczą, bo Bóg jest dobry. Dobry. Tylko dobry. Ja znam tylko dobrego Boga. Ja mam z Nim wspaniałą relację z tym Bogiem. Wspaniałą, głęboką relację. Nasza wiara to wiara w dobrego Boga w Chrystusie Jezusie. Dla Ciebie i dla mnie, dla Bożych ludzi. Bóg jest tylko dobry. Rozumiecie to? Musimy to rozumieć i nam nie wolno w jakikolwiek sposób, bo wiecie to, jeżeli ta myśl nie będzie w nas umocowana, to my nie będziemy wierzyć odpowiednio. Będziemy mieli wątpliwości. Na przykład, dam Ci przykład wątpliwości. Upadłeś i Ty nie masz w sobie usankcjonowanego tego pojęcia, że Bóg jest tylko dobry. Upadłeś, no i dobrze, przeprosiłeś tego Boga, Panie, nawracam się z tej drogi. I teraz masz wchodzić na głębokie płaszczyzny wiary, ale jakoś nie idzie. Masz wierzyć teraz o duże sprawy, ale nie idzie. Wiesz czemu nie idzie? Bo Twoje emocje są poruszone Twoim grzechem. Rozumiesz? I w Twoich emocjach brzmi taka informacja, że nie możesz teraz tak wierzyć, jak wierzyłeś wcześniej. Rozumiem? Ja nieraz się spotykałem z takimi rzeczami. Przychodził do mnie człowiek, mówi tak, wiesz, byłem w służbie, ale upadłem i cała moja służba runęła. Ja mówię, ale co to znaczy, że służba Ci runęła? Nie wiem, wyjaśnij mi, bo ja lubię dogłębne sprawy. Wyjaśnij mi dogłębnie. No wiesz, ja mówię, jaką miałeś służbę? Nie wiem, co Ty miałeś tam. Co Ty miałeś? No, byłem ewangelistą. Ja mówię, a dobrze, ale co miałeś? Miałeś jakąś infrastrukturę? Nie, no normalnie, wiesz, chodziłem, głosiłem. Ja mówię, czyli po prostu głosiłeś Ewangelię i teraz co? No teraz nie głoszę. Ja mówię, czemu nie głosisz? Bo wiesz, bo upadałem, bo... Ja mówię, no ale... Wyjaśnij mi, czemu nie głosisz? Jak to się dzieje? Mówię, jak głosiłeś wcześniej? No mówię, wychodziłem na ulicę, brałem gitarę. A ja mówię, a masz gitarę? Mam. Mówię, ulicy nie zaorali u Ciebie tam w mieście? Nie, ja mam ulicę też. Ja mówię, nogi też masz, widzę. Czemu nie wychodzisz z gitarą na ulicę? Bo upadałem. Ja mówię, w innych językach mówimy. Zobaczcie, ja mówię do niego jak Bóg, on mówi jak człowiek. W innych językach gadałem. Ja mówię, masz drogę, masz gitarę, masz nogi, wszystko masz. Czemu nie głosisz Ewangelii? Czemu nie głosisz? Czemu nie głosisz? Bo ja nie po co jemu chodzi. Wiesz, ja staję, ja specjalnie tak z ludźmi gadam, bo ja chcę, żeby on zrozumiał, jak Bóg myśli. Czemu Ty nie głosisz? Ale upadłem. Ale czemu nie głosisz? To w ogóle o co chodzi z Tobą? Czemu nie prorokujesz? Czemu nie działasz w służbie? Przecież Bóg jest dobry. Czy to trzeba sobie wytatuować na nie wiem, na czym, na czole i się w lustrze przeglądać? Że Bóg jest dobry? Po mojej stronie 24 godziny na dobę. Bóg widzi Cię jako bezgrzesznego, bo przyjąwszy Jezusa jako swojego Zbawiciela i Pana, zjednoczyłeś się z Nim i patrząc na Ciebie, Bóg widzi Jezusa. Rozumiesz to? W momencie zjednoczenia Twojego z Jezusem, Bóg widzi Ciebie jako Jezusa. On nie widzi Ciebie jako Zdzisia, Rysia, Kasię, Basię. Ja zawsze powtarzam. Bóg w Chrystusie świat ze sobą pojednał. Wchodząc w Chrystusa, jednoczysz się z Nim. Łączysz się z Nim w duchu i tworzycie już jedną bryłę, jeden płyn.
Tak jakbyś wymieszał sok z wodą w butelce. Tego nie można oddzielić już. I Bóg, patrząc na ciebie w Jezusie, widzi Jezusa. Więc On nie czyta grzechu w twoim życiu, bo jaki jest Jezus? Bezgrzeszny. Ludzie, to trzeba przerobić swoją psychikę. Wyprać sobie głowę. Bo ja wiem, że my teoretycznie mówiliśmy o takich rzeczach masę razy, ale ja wiem, że ta głowa nie jest wybrana u wielu ludzi w ten sposób. Bo przychodzi konflikt z grzechem i natychmiast to powoduje zaburzony obraz Boga. A Bóg nie widzi ciebie jako grzesznika. On tego nie widzi. Wiecie, że On jest wszechmogący? Słyszeliście, że jest wszechmogący? To ważna rzecz o Bogu, że jest wszechmogący. A więc jeżeli jest wszechmogący, to może sobie zrobić takie rzeczy jak? Czy się zgodzicie ze mną teologicznie, czy nie? Może nie pamiętać. Bo jest wszechmogący, czyli wszystko może. Może Bóg nie pamiętać? Może. Może Bóg nie widzieć? Może nie słyszeć? Bo jest jaki? Wszechmogący. Wszystko może zrobić. To fundament wiary chrześcijańskiej. A więc Bóg, który jest miłością, wobec ludzi, którzy są w Chrystusie Jezusie, sam sobie zakłada blokery. I On nie widzi grzechu. Rozumiecie, o co chodzi? I On tego nie widzi. Nie widzi. Bo to dobry Bóg. I zrobił to celowo. Zrobił to celowo. Ja pokutuję dlatego, żeby diabeł nie miał do mnie dostępu, a nie dlatego, żeby zadowolić Boga. Bo Bóg mnie widzi cały czas nieskalanego, czystego, proszę Ciebie, jak z alabastru. Rozumiesz? Ja jestem w Jego oczach jak dziewica orleańska. Cały czas. Cały czas. A ja na ziemi sobie pokutuję, jak popełnię jakiś błąd, jak zgrzeszę, dlatego, że diabeł, ta menda społeczna, nie będzie miała dostępu do mnie, a on przez grzech dostęp ma. A więc ja pokutuję ze względu na diabła, a nie ze względu na Boga. To jest czysty pragmatyzm pokuta. Pragmatyzm. Rozumiecie? To nie jest żadna sentymentalna sprawa. Czysty pragmatyzm. Szedłeś złą drogą? To się nawróć z tej drogi, bo tą drogą chodzą demony. Jak ty się pójdziesz z nimi, tam weźmiesz w parę, to będzie dojadą jak dziką świnię i takie będzie twoje życie jak dzikiej świni. Rozumiesz, o co chodzi? A z Bogiem i tak będziesz miał cały czas tak. Tylko to z tego, że ty z Bogiem będziesz miał tak, jak na ziemi będziesz miał pojechanie. Rozumiesz? No co to? Bez sensu, zgadza się? Bez sensu mieć, być właścicielem na przykład czegoś, a tego nie mieć. Tak? Bez sensu. Twoje obecne grzechy w duszy i ciele są natychmiast utylizowane przed obliczem Boga, ponieważ ofiara Jezusa jest wieczna i usprawiedliwienie ciebie przez Jezusa jest personalne. Jezus jest twoim osobistym wstawiennikiem. Wiecie, co to znaczy, że ofiara jest wieczna? Ofiara nie jest czasowa, jest wieczna. Zawiera w sobie utylizację grzechów przeszłych, teraźniejszych i przyszłych. A więc jeśli odrodzony z Bożego Ducha człowiek upada, to w tej sekundzie, w której on upadł, jego błąd przed Bogiem jest natychmiast utylizowany. Ja jeszcze głębiej wam to tłumaczę, żeby się zobaczyć, jak on znika. Jezus, kiedyś zrozumiałem, że często wstaje z tronu. Chrześcijanin upada, Jezus wstaje
przed Ojcem i mówi, to jest mój człowiek. I znowu potem siada. A że jesteśmy w takim stanie, w jakim jesteśmy, to często wstajemy. Rozumiesz? Bo to jest wstawiennik. On zastawia swoją osobą w każdy błąd chrześcijanina. Rozumiesz? Zasłania. Zasłania. To trzeba dobrze zrozumieć. Ja wam pokazuję też, jak ja dogłębnie poznałem Boga, gdzie są fundamenty tego dogłębnego poznania Boga. Bo ja w ogóle nie mam żadnego problemu z tematem grzeszności. Ona dla mnie jakby nie jest... ona nie istnieje w gabarytach problemu. Bo jeżeli zdarzało mi się upaść, to są właśnie mikrosekundy. To są mikrosekundy. Rozumiesz? I natychmiast moja świadomość wraca na prawidłowo. Zero śladów, to nie zostawia śladów żadnych. Dlaczego? Bóg jest dobry. Bóg Arturka kocha. Rozumiesz? Bóg jest ze mną. Przez cały czas. Rozumiesz? Twoje niedoskonałe czyny są podrasowane przez jakość czynów Jezusa dokonanych podczas Jego pobytu na ziemi, więc nie wpływają one na obraz Twojej osoby przed Bogiem. Dopiero w niebie rozliczysz się przed Jezusem z tego, co robiłeś, z jakich intencji to robiłeś i tak dalej. Natomiast każdy Twój czyn dzisiaj jest podrasowywany. Najprościej powiedziawszy, w duchu nasze uczynki, których dokonujemy tutaj na ziemi, są podciągane do rangi wyższej jakości poprzez to, co zrobił Jezus. Czyli jeśli twój uczynek na ziemi jest słabszy niż uczynek Jezusa, kiedy tutaj chodził po ziemi, to jakby uczynek Jezusa podciąga twój uczynek i przed Bogiem twoje uczynki są takie jak uczynki Jezusa. Koniec. Rozumiesz? To jest w ogóle... Jezus jest absolutnym zabezpieczeniem i absolutną kontynuacją naszego życia. Jest napisane, on jest sprawcą i dokończycielem wiary. To słowo dokończyciel właśnie kiedyś stanęło mi w mojej głowie i ja zrozumiałem tą właśnie kwestię, którą powiedziałem. On dokańcza moją wiarę. To znaczy, że moje uczynki doszły do jakiegoś miejsca, jego były lepsze, to te jego w ogóle moje podnoszą do góry. I koniec. Ja cały czas przed Bogiem, Ojcem, rozumiesz, mam do przodu. Cały czas. Cały czas. Rozumiesz? Dlatego jak się czyta najstarszą księgę w Biblii, księgę Hioba, tam jest taki tekst. Jest takie, to tak jest baśniowo troszkę opisane, tam szatan staje przed Bogiem. No i tam ten Bóg jest. Tam jest masa objawień mesjańskich. W tej księdze Hioba. To jest bardzo mesjańska księga. I Bóg mówi taki tekst, więc to jest mocny tekst. Czy widziałeś mojego sługę Hioba? Nie ma sprawiedliwszego na wschodzie niż on. No szok! To jest tak mesjańskie, to jest prorocza informacja. W ogóle wiesz, o co chodzi? Prorocza informacja. Ten Bóg mówi, mój człowiek. Musisz to głęboko zrozumieć, musisz w to uwierzyć, że Bóg mówi o tobie, mój człowiek, 24 godziny na dobę. On jest dobrym Bogiem. To na takim Bogu budujemy naszą wiarę. Nie na Bogu, który jest niepewny. Nie na Bogu, który ma dziwne jazdy. Ludzie, którzy nas otaczają, przyjaciele są różni. Mają fochy, obrażają się, pójdą w drugą stronę niż ty idziesz, rozumiesz? Odejdą od ciebie, albo w ogóle nawalą coś, rozumiesz? Ale nie taki jest Bóg. My jesteśmy opatrzeni tego, co jest wokół nas. Ale to jest dobry, niezawodzący Bóg. Na Nim zbudowana jest moja wiara. Ja się biorę za coś w życiu i ja wiem, że Bóg jest w tym temacie. Ludzie pytają, a skąd ty wiesz, że Bóg w tym jest? Ja mówię, no bo ja w tym jestem. Albo na przykład ludzie mówią, a na pewno będzie Bóg w tej sprawie? A ja mówię, a ty tam będziesz? No będę. Mówię, to będzie Bóg. Wierzysz w to, czy nie?
No ale tak, ja mówię, co? Nie ma Boga w jakiejś sprawie. W ogóle wiecie, jaki Bóg ma stosunek do ziemi? Wiecie czy nie wiecie? Bóg ma jeden plan wobec ziemi. Spalić ją. On nie ma innych planów. To tam jest teraz już po Jezusie Chrystusie, to ten kolejny plan, to jest zjarać ziemię. Czytacie Biblię. Wiesz, to następny globalny plan, to spalenie tej ziemi, odbudowa i druga ziemia. To wiecie, to wymiana w ogóle całkowita teraz. Teraz był ratunek, a potem będzie wymiana. Więc w ogóle on nie ma stosunku do tego, jestem w tym, czy jestem w tamtym, wiesz. Bóg jest z tobą i w tobie. Ty jesteś w czymś, całym swoim sercem, on tam będzie. Michał tutaj składał świadectwo ciekawe o tym rowerze Carrot Bike'u. To powstało przez wiarę, ja byłem tylko świadkiem. Bo to Michał ten masy rzeczy nie powiedział, szczegółów, które to były, ale tam się sypały w ogóle akty wiary z aktami wiary. Potrzebowaliśmy, jak on się nazywał, ten kod, nie konstruktor, tylko jak ten, co w Raciborzu się trafił, ten Tomek. Czy on był? Konstruktorem. To była modlitwa konstruktora, pojechaliśmy do drugiego kościoła, patrzymy do niego przed konstruktor rowerów mechanicznych. Nawrócił się przed do kościoła. Takie, to były akty wiary z aktami wiary. Dlaczego? Bo była wiara w to uwalniana. Bóg będzie z tobą nawet w sytuacjach, rozumiesz? Posłuchaj, powiem ci teraz bardzo ważną sprawę. Nawet w sytuacjach, które nie są dla ciebie najlepsze. Bo ty tam idziesz ze swoją wiarą. Rozumiesz to? Dlatego jest napisane, wszystko jest możliwe dla tego, który wierzy. Nawet kłopot narobić. Bo my jesteśmy takim bytem, po którego stronie jest dobry Bóg. I ten Bóg mówi, na pewno chcesz to? Tak. Najarany jestem. Wchodzimy. Po jakimś czasie siedzisz w tej i mówisz, kurczę, można było lepiej. Rozumiesz? No, można było więcej, można było głębiej, można było mocniej. Mam, kurczę, takie coś, a mógłbym mieć 18 razy coś większego, tak? Czemu nie poszedłem tam dalej, Panie Boże? A Bóg mówi, no bo nie chciałeś, nie miałeś takich w ogóle pragnień, nie, to co ci miałem zrobić? Dawałem ci różne obrazy, ale je odrzucałeś, uważałeś, że jesteś za cienki, za słaby. Pyszny byłeś. Ja tu ci przynosiłem, ja ci stadiony przynosiłem, a ty mówiłeś, nie, tam stadiony, panie. To na łące teraz głosi. No wiesz, wszedłeś ze swoją wiarą na łąkę, idź do kretów głosić. No bo to twoja wiara była taka, w ogóle jestem z tobą, panie, jesteś tam na tej łące? Jestem. Kogo mam uzdrawiać? Trzy krety leżą tutaj. Uzdrów krety. A panie, miałem ludzi uzdrawiać, nawet nie chciałeś, chciałem cię na stadion dać. Ale mówię, że jesteś za słaby, za cienki. Za mały. Takie miałeś zdanie o sobie. Dlaczego ja tak pracuję z ludźmi nad tak poczuciem własnej wartości? Ja mówię, człowieku, jak ty będziesz miał wysokie poczucie własnej wartości, to ty otworzysz furtkę dla Świętego Ducha. Duch Święty nie może pracować z ludźmi, którzy są tacy w swojej głowie. Jak jesteś taki w swojej głowie, to tylko taką wiarę uwolnisz. Rozumiesz, o co chodzi? Taką wiarę. Taką wiarę. Będziesz cienki w sobie. Będziesz miał niskie poczucie własnej wartości, to wywierzesz sobie parę butów. Ale jak będziesz wielki w sobie, to fabrykę butów wywierzesz. Rozumiesz, o co chodzi? Tą samą wiarę. Bo ten Bóg będzie z tobą. W tej wierze o jedną parę butów i w tej wierze o milion par butów. A to jest dla niego w ogóle milion par butów. Rozumiesz? To jest kwestia poczucia własnej wartości. Dlatego, że chrześcijanie są cięcy w ogromnej ilości. Słabi. Nie chcą się zmieniać, to Duch Święty nie może tam wejść. Paweł już o tym mówi. Ciasnota jest u was, mówi. W sercach waszych. Ciasno u was, ciasno, ciasno, ciasno. To nie umie to wymówić ciasno. Ja jestem wolny, jak dzik na zakręcie. Ja mogę w was wjechać, ustawić was wszystkich i zobaczycie, jak daleko zajdziecie.
Ja wam udzielę z mojej wolności, ja wam udzielę z mojej mocy, ale u was ciasno. Bo macie takie mniemanie o sobie. Poprzez zjednoczenie z Jezusem zdolności Boga stały się dla ciebie dostępne, a więc posiadasz klucze do osiągnięcia sukcesu. Masz wszystko. Wszystko. To się wiarą bierze. Jak Trinity. Zobacz. Nie możesz utracić zbawienia. Jak ktoś z was ma wątpliwości, to do pokuty zapraszam. Bo jak nie będziesz wierzył, że nie możesz utracić zbawienia, to będziesz miał cały czas problem na poziomie wiary. Dalej, nie możesz odejść od Boga. Słyszeliście kiedyś o tym? Od Boga nie można odejść. Nawet jeżeli ty zdecydowałbyś się dzisiaj, jako odrodzony z Bożego Ducha człowiek, że rzucasz to całe chrześcijaństwo i będziesz sobie tam gdzieś żył, na krańcu w ogóle świata i będziesz tylko dbał o swój tyłek, to wiesz, co ci będzie? Cholernie ciężko. Będzie ci tak ciężko. Bo wiesz, dlaczego ci będzie ciężko? Bo ty masz Boga w sobie. I będziesz się z Nim kładł spać i rano wstawał. Nie możesz od Niego odejść. Jest napisane, gdzież się przede mną ukryjesz. Zlecisz na góry jak orzeł. Czy w głębinach się schowasz. Prawda, Andrzej? Prawda. Andrzej nie raz się chciał schować przed Bogiem. Jak już się nawrócił, nie da rady. Już nic nie pracowało. Nie da rady. Nie da rady. Nie da rady. I grzech już nie był taki, nie? Ja już... Nie. Po grzechu już nie ma co gadać nawet. Taki jest cierpki grzech. Nie da rady dobrze pogrzeszyć. Nie da rady. Nie da rady. Dlaczego? Bo nie możesz odejść od Boga. Ludzie, którzy odchodzą od Boga, nigdy nie narodzili się ze Świętego Ducha. Nigdy. Oni nie poznali Boga. Wytrwała protestantki się mówi, wiesz, oni odeszli. Ja mówię, nie odeszli, nie znali. To były zwykłe świnie, które ubrały wełniane swetry. I be, wchodziły, be, halleluja, halleluja. Ale to była świnia. Ryj jej wystała spod tej wełny. Dobrze chowała ten ryj, rozumiesz, o co chodzi? To była świnia. Owca nie. Jak to by była owca, to była zawsze owca. Mogła być utaplana w błocie, utaplana w gównie, ale to była owca. Mogłaby się odwrócić i odejść, ale ona zawsze będzie owcą. I będzie się budziła owcą i wiecie, czego będzie szukać? Pasterza. Pasterza będzie szukać. A świnia nie. Świnia zeżre but, popije strzelami. Rozumiesz, o co chodzi? I będzie puchnąć. Ona na wszystkim puchnie. Na wszystkim puchnie. Ja badałem ostatnio temat świni. Mówię, kurczę, żre byle co, a tak puchnie. Człowieku, co to za stworzenie jest? Mówię, Boże, czemu to stworzenie tak puchnie? A Duch Święty do niej mówi, ale zobacz, czego się składa, jak tak żre byle co. I faktycznie zobaczymy. Człowieku, taka słonina. Rozumiesz? Mięśnia mało. Rozumiesz? Świnia. A więc nie możesz utracić zbawienia. Nie możesz odejść od Boga. Nie potrzebujesz się starać, aby Boga zaspokoić. Ponieważ jesteś w Chrystusie Jezusie. Uczynki Jezusa zaspokoiły Ojca. Nie istnieje na świecie większa siła niż ta, którą masz teraz w swoim duchu. Nie ma większej siły, bo tam jest cały Bóg i to dobry Bóg, Bóg będący po twojej stronie. Po twojej stronie. To się ludziom rozmydla. W tym ferworze walki, w którym jesteśmy, jeżeli chodzi o uratowanie ludzi, te fundamentalne rzeczy nam się rozmydlają, ale to one nas prowadzą. To one są moją prowadnicą.
Diabeł nie przychodzi już do takiego umysłu jak mój, rozumiesz? On nie przychodzi w ogóle, żeby ze mną porozmawiać. On tego nie robi. Czasem jakiś demon mnie jeszcze musnął. Coś tam mnie w ogóle, tą trajektorię mi na chwilę zmienił, rozumiesz? Ale zasadniczo w ogóle ja nie mam takich problemów w ogóle, żeby mieć jak opresję czy jakieś inne rzeczy. No nie mam opresji. Bo jak się ma tą mentalność, którą ja się już wbiłem, to tej opresji nie będzie. Jaką masz mieć opresję, jak Bóg jest po twojej stronie? Wstajesz rano, rozumiesz, o co chodzi, ty szczęśliwy, on szczęśliwy. Wiesz, rozmawiacie, jest relacja, jest komunikacja, jest w ogóle the best, no. Jak chcę ktoś ci szczególnie powiedzieć, że gdzieś stoję, kroję jabłko. Do tego koktajlu, co rano pijemy, kroję jabłko. Kroję. I w ogóle nagle zacząłem płakać. I zaczął do niej mówić Duch Święty. I ukryłem przy tej desce. W ogóle. I on do niej mówi w ogóle, wiesz. Dlaczego? Mamy cały czas kontakt, cały czas relacja. Jak chcę jej powiedzieć coś szczególnego, chcę coś tu głębiej mi gdzie coś tam zrobić, to nie, my nie potrzebujemy ceregieli. Rozumiesz, o co chodzi? Pokryczałem 30 sekund, poryczałem się, wstałem i dalej kroiłem jabłko. Rozumiesz? Zostałem ubogacony o coś. Musisz zrozumieć, że to jest fundament twojej wiary. Nie zaprzeczaj temu. Nie pozwalaj sobie na odchodzenie choćby na chwilę umysłem od tego tematu. Jeżeli namierzasz grzech, jak wiecie, nie odpuszczamy pracy nad duszą. Nie odpuszczamy uświęcenia. Cały czas na to przemy, ale robimy to na poziomie, tak? Na którym jesteśmy już w Chrystusie Jezusie bezpieczni, tak? I mający głęboką, niezachwianą relację z Bogiem. Kiedy namierzysz grzech, to nie traktuj go jak cokolwiek innego, jak tylko po prostu infekcję, która przeszkadza ci w tym codziennym życiu tutaj. Nie mieszaj Boga do tego. Nie mieszaj Boga. Namierzasz grzech, namierzasz problem, okej. Okay. Powiedz, aha, mam cię diable. Namierzając grzech, namierzasz przeciwnika, namierzasz diabła. Rozumiesz? Uderz w niego wtedy. Uderz w niego. Poinformuj go. Rozmawiam kiedyś z człowiekiem, człowiek mówi do mnie tak, mam kłopot, mam problem z onanizmem. Co ja mam zrobić? Mówię, powiem ci. Bo ludzie szukają konkretnych rozwiązań. Powiem ci, co masz zrobić. Jak przyjdzie teraz chęć, żebyś się onanizował, usiądziesz i powiesz tak. Ja mówię, nie będziesz się modlił do Boga, mówię, zakaz masz. Żadnych modlitw, Panie ratunku. Rozumiesz? Żadnych w ogóle zapomnij o tym, bo to są bzdury wszystko. Bóg jest z tobą. Czy się organizuje, czy się nie organizuje. To jest w ogóle. Powiesz do diabła, diable, to jest moja ręka. To jest mój penis. To jest moja głowa. Nie twoja. Nie dotkniesz mojej ręki. Nie dotkniesz mojego penisa. Nie dotkniesz mojej głowy. Jesteś zwykłym śmieciem. Mówię, rozumiesz? Mówię, rozumiesz, co masz robić. Bardzo prosta rozmowa z diabłem. Bardzo prosta rozmowa z diabłem. Fal w tą stronę, aż odsunie się. A gwarantuję ci, że się odsunie. On jest cienki. On jak zobaczy, że nie ma z twojej strony odpuszczenia, bo czeka na odpuszczenie. Ja bym czekał, żebyś odpuścił. Odpuści, nie odpuści, odpuści, odpuści. Jak on widzi, że nie odpuszczasz, on się wycofuje, bo po co on ma? Wiecie, diabeł to nie jest też, mówię diabeł ogólnie o demonach, to nie jest też taka postać, która ma satysfakcję z tego, że cię dręczy. Jemu nie chodzi o dręczenie ciebie. Absolutnie. Jemu chodzi, abyś uległ pokusie, aby on mógł się napaść. Nażreć się ciebie. Jemu o to chodzi.
A więc jeżeli on widzi, że nie może się ciebie nazwać, bo ty jesteś uparty jak muł. Jesteś uparty. Rozumiesz? Patrzysz w pokusę i mówisz nie. Nie. To on krok po kroku zacznie odchodzić od ciebie. Potem wróci jeszcze raz, drugi, trzeci, coś sprawdzi, a potem pójdzie i nie wróci. Rozumiesz? Bo jemu niepotrzebni są tacy ludzie. Diabeł nienawidzi upartych w wierze ludzi. On ich nie chce. On chce leszczy. Rozumiesz? Zobacz, jak polują drapieżniki. One nie polują na potężne w ogóle osobniki. One szukają chorych, słabych, małych. Rozumiesz? Chorych, słabych i małych. A jak ty nie będziesz chory, nie będziesz słaby, nie będziesz mały, będziesz prezentował siłę, to nawet jak przyjdzie opresja, to ty wiedząc, że Bóg jest dobry, że Bóg jest po twojej stronie, będziesz mógł swoją wiarę tam umocować i walić przeciwnika. I on będzie musiał odejść. Przed twoją wiarą nic się nie uchroni. Nie dosyć, że każdą rzecz jesteś w stanie zdobyć, to przed każdą jesteś w stanie się ochronić, która jest w stanie, która cię atakuje. Tylko musisz to wierzyć. Wierzyć. Chcę, żebyśmy byli tytanami wiary. Żebyśmy byli ludźmi, którzy jak się na coś uprą. Rozumiecie? To nic nas nie zatrzyma. Lata temu, to było dawno temu, jak w Warszawie powstał kościół pewien. Początek tego kościoła był bardzo chwalebny. Pierwsze lata. Oni śpiewali taką piosenkę. Nie pamiętam melodii, ale brzmiało to tak. Żaden czar ani żaden diabeł nie przekona nas, że czarne to czarne, a białe to białe. Oni rośli w wierze. Pastor ich wyprowadzał na deszcz. Stali tą grupką ludzi na tym deszczu i krzyczeli, że są suchi. Mówili, jestem suchy w imieniu Jezusa. Jestem suchy w imieniu Jezusa. Woda się z nich lała. Oni sobie wyprali głowy. Oni nauczyli się, ta grupka ludzi nauczyła się wierzyć bez względu na to, co się dzieje wokół. Nigdy nie dali się przekonać, ta grupka ludzi nie dała się przekonać przez te lata, że coś, co widzą, to jest prawda. Rozumiecie to? Chcę, żebyście tacy byli, żebyście się nie dali przekonać, że to, co widzicie, to jest prawda. To, co widzisz, to nie jest prawda. To, co widzisz, nie jest prawdą. To, w co wierzysz, jest prawdą. Nie to, co widzisz. Nie ma znaczenia, co widzisz. Nie ma znaczenia, co czujesz. Nie ma znaczenia, co myślisz. Ważne w to, co wierzysz. I na taki pokój możemy taką wiarę budować. Bo dlatego Boga to, co widzialne, to nie jest temat ostateczny. Widzisz na rentgenie raka? Słyszysz od lekarza, ma pan raka. Czujesz tego raka, jak tam go gdzieś dziurgasz. Rozumiesz, czujesz osłabienie w ciele. Widzisz, słyszysz, czujesz. A Bóg mówi tak. W ranach i sińcach mojego syna nie masz raka. Masz raka, czy nie masz raka? Rozumiesz, o co chodzi? Człowiek wiary, nawet jak będzie miał trudno w życiu, to pokona. Byliśmy kiedyś w jednym kościele, człowiek składał świadectwo, kobieta składała świadectwo. Mówi,
że była już chora, miała nowotwór. Starsza osoba, wierząca. Córkę miała lekarza. Córka niewierząca. I córka mówiła, wreszcie ją przekonała, mówi, mamo, ty musisz na tę operację. I ona na tę operację poszła. I ona opowiada swoją historię. I mówi, już zrobiłam badania, już to wszystko przeszłam, derskie, na tę operację szłam. I ja już usiadłam na łóżku do, jak się to nazywa? Narkozy. Narkozy. I mówię, nie, no przecież ja wierząca jestem. Nie, no mówi, przepraszam, ale ja rezygnuję. Nie, no mówi, przepraszam, panie doktorze, bo miała, córka mnie namówiła. Ale pani Maraka, nie, to nie do końca jest tak. Nie, ale to nie, ale pana was no tak, no ja wszystko podpiszę, tylko ja już muszę iść to. Poszło. Składa świadectwo, jak już nie miała tego raka. Wiecie. O co chodzi? Miała do końca jakieś zachwianie, rozumiecie? Widziała tego raka, czuła. Umierała na niego. Okej? Okay. Ale nie poszło. Dlaczego? Bo była uparta. Co jest napisane? Dla natręctwa swego będziecie wysłuchani. Trzeba być natrętnym w wierze. Ludzie pukają tak. Przepraszam, Panie Boże. Boże, zwróć na mnie uwagę, Panie Boże. Nie najlepiej się czuję. To jest ich wiara. Rozumiesz? A jest w Ewangeliach jest inny pukacz opisany. Stoi i łomocze w te drzwi. Noc jest, on wali. Bo nie otworzy ci. Śpię już z żoną, z dziećmi, da mi spokój. Nie! Wali w drzwi. Jest napisane, dla natręctwa mu otworzył. To jest wiara. To przez tą, z tą wiarą ta kobieta szła na ten stół i z niego zeszła. Ale to jest wiara w takiego Boga. Bo jak ja wiem, że Bóg jest dobry, jak ja wiem, że ja jestem bezpieczny, jak ja wiem, że ja nie pójdę do piekła, jak ja wiem, że nie wiem, co by było, to ja nie odejdę od Boga, jak ja wiem, że żaden grzech mnie od Niego nie oddziela, jak ja to wszystko wiem i jak ja jeszcze wiem, że mam Jego zdolności w sobie, to ja mogę sobie śmiało poczynać. To ja mogę sobie poczynać śmiało. To ja mogę ryzykować. To ja mogę działać brawurowo. Rozumiecie? To ja mogę. On będzie mówił, spokojnie, spokojnie, żona, dzieci, śmieci, uspokój się, uspokój. Wszystko stracisz, wszystko się zawali. Miliony głosów, więc Bóg dobry jest po mojej stronie. Nie po czyjeś, mnie nie obchodzi. Przecież to jest bardzo osobiste, co do was mówię teraz. To nie jest związane z tym, jakby ludzie mówią, a bo on jest taki, tam coś robił, a w Starym Testamencie, a to, a to tamto, a czemu wojna była? Tysiące różnych pytań. Ja mówię, ja nie wiem, dla mnie jest dobry. Okej? Okay? Ja chcę, żebyś takie coś miał, to dla mnie dobry Bóg. Żebyś był tego pewny, że jesteś w Chrystusie, że Bóg jest dla ciebie dobry. I że na tym możesz budować. I że możesz być po prostu naprawdę dzielnym wujownikiem w tym wszystkim. I obojętnie, co by się stało, to tylko możesz odnieść sukces. Jak się nie cofniesz. Jak się nie cofniesz. To jest kwestia, czy się cofniesz, czy nie cofniesz. Ja postanowiłem, że się nie cofnę w życiu. W ogóle jak chcesz, to też tak postanów. Ja postanowiłem, że ja się nie cofnę. Ja nie wiem, czy ktoś się cofnie. Ja nie. Ja się nie cofnę. Ja sobie będę szedł do przodu. Wokół może być pożoga. A ja będę szedł do przodu. Bo ten Bóg jest właśnie taki. Wstańmy proszę. Bo ja modlę się, aby to zapadło głęboko w serca ludzi. Ojcze, ja chcę, aby podstawa naszej wiary, to, że jesteś dobrym Bogiem w Chrystusie Jezusie dla nas, to, że jesteś Bogiem, który jest niezachwiany w swojej dobroci, była fundamentem tego, jak będziemy się rozwijać w tej wierze. Ojcze, ja modlę się, żeby ta myśl nas przenikała.
Ja chcę tego Duchu Święty. Ja chcę, żeby ten Kościół rozwijał się w wierze jak nikt dotąd. Chcę tego, Ojcze. Chcę, żeby ten zespół tak się rozwijał jak nikt dotąd, Ojcze. Chcę, żebyśmy byli uparci w wierze. Chcę, żebyśmy zdobyli, Ojcze, to, czego nikt jeszcze nie zdobył. Tak chcę, Ojcze. Amen. Dalej będziemy mówili na temat wiary. Hebrajczyków 10:38. A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Przepraszam,